Azotem nawożone, plony wymarzone. Część czwarta. Magnez i ocena z referatu, czyli Pulek zna się na rzeczy. Dziś opowiem wam o magnezie. O, magnez! Tata go łyka. Mówi, że to po to, żeby się nie denerwować i żeby mięśnie lepiej pracowały. Czy rośliny i zboża też muszą dbać o nerwy i mięśnie? No cóż, w pewnym sensie. Magnez uczestniczy w procesie fotosyntezy, o którym na pewno uczyliście się na biologii. Bierze udział w syntezie białek i cukrów, a ponadto korzystnie wpływa na gromadzenie cukru w korzeniu. Magnez sprawia, że rośliny są mniej podatne na wszelkie choroby. Ponadto świetnie dogaduje się z azotem. Pomaga mu działać. A jeśli magnezu jest za mało? No cóż, objawy jego niedoboru, takie jak mniejsza zawartość chlorofilu, białka, tłuszczów i cukrów, ujawniają się przy bardzo dużych brakach tego składnika. Widoczne objawy niedoboru to paciorkowatość lub pasiastość liści owsa i żyta, czyli nierównomierne rozłożenie zielonego barwnika pomiędzy unerwieniem. U pszenicy i jęczmienia objawem braku magnezu jest silna chloroza najstarszych liści, obejmująca początkowo szczyt i brzegi liścia, a następnie jego całą powierzchnię, na której pojawiają się równocześnie rdzawe, zasychające plamki. Występuje też spadek ilości i jakości plonu. No dobrze. Ale wracając do mojego referatu, zróbmy może jakieś podsumowanie, bo już trochę pomieszały mi się te informacje. Okej, a zatem, dlaczego nawozy są pożyteczne? Bo dzięki nim można wyżywić znacznie więcej ludzi i zmniejszyć problem głodu na świecie. Super! A czemu azot jest taki ważny? Bo zwiększa plony. Są większe i lepsze? Bystrzak! Jaki składnik wspiera działanie azotu i sprawia, że rośliny mniej chorują? Ja wiem! Magnez! Świetnie! A dlaczego stosowanie nawozów jest koniecznością? Bo gleba ma niedobory pożytecznych składników i trzeba je uzupełniać, żeby były plony? No, od razu widać, że macie imiona na P. Zdolne prawie jak ja. Dzięki. Jesteś w porzo. Dobra robota. Śmigajcie teraz do siebie pisać ten referat, bo robi się późno. Rzeczywiście, to był bardzo ciekawy temat. I dostałem piąteczkę. Ten Pulek to fajny gość. Mam nadzieję, że jeszcze się z nim spotkamy. To koniec? Nie! Kolejne przygody Poli, Patryka, Pulka i całej reszty już wkrótce. Wystąpili Pulek, Patryk, Pola, Marek, Agnieszka, Oksi, Michaś, Rafał, Filip.